Już 24 kwietnia na dużej scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury spektakl, który rozbawi do łez. Mayday to opowieść o perypetiach londyńskiego taksówkarza, a w życiu prywatnym męża dwóch żon, który wiedzie. Szczęśliwe życie bigamisty, zręcznie lawiruje między tymi dwiema kochającymi żonami. Co rano wychodzi do pracy, czule żegna jedną żonę, po czym przykładnie wraca do innej żony i do innego domu. Na skutek wypadku tajemnica podwójnego życia wychodzi na jaw, powodując przy okazji lawinę prześmiesznych komplikacji. Teraz nasz John Smith, oprócz żon, musi okłamywać również media i policję. No i to trochę za dużo, jak na jednego poczciwego taksówkarza. Czy nasz bigamista poradzi sobie z lawiną komplikacji w jego życiu? Odpowiedź znajdą widzowie, którzy wybiorą się na tę jedną z najlepszych światowych komedii. Na spektakl zaprasza nie tylko Suwalski Ośrodek Kultury. Szanowni Państwo, zapraszamy na spektakl Mayday, który odbędzie się w Suwalskim Ośrodku Kultury 24 kwietnia o godzinie 19. Więcej informacji i bilety na stronie internetowej soksuwalki.eu. Do zobaczenia. Zapraszamy! W repertuarze Suwalskiego Ośrodka Kultury również teatralna propozycja dla najmłodszych. Fascynująca opowieść o drewnianym pajacyku o imieniu Pinokio. Któż nie pamięta z dzieciństwa tej niezwykłej historii, która niesie ze sobą szczególny wychowawczy skutek? Mały drewniany pajacyk staje twarzą w twarz z koniecznością podejmowania przeróżnych decyzji i najczęściej są one nieprzemyślane. Okazuje się jednak, że owa bezmyślność nie uchodzi bohaterowi na sucho. Konsekwencje są dla niego uciążliwe, ale mały drewniany Pinokio z czasem wyciąga ze swych przygód właściwe wnioski. Czy wystrugany przez Geppetta pajacyk stanie się prawdziwym chłopcem, prawdziwym człowiekiem? Pinokio to spektakl w ramach spotkań za kurtynką stałego cyklu realizowanego przez SOK. Zapraszamy dzieci do artystycznej prezentacji przygotowanych wierszy, piosenek, etiud teatralnych w ramach sceny dla Ciebie. Odkrywcom teatru oferujemy także spotkanie warsztatowe ABC Teatru Lalek. Między wizją a abstrakcją – obrazy wysokoenergetyczne. Tak brzmi tytuł wystawy prac Kariny Sosnowskiej, której wernisaż zapowiedziano na piątek 23 marca na godzinę 18. Energia z obrazu płynie nie tylko podczas tworzenia, ale i podczas oglądania, twierdzi Karina Sosnowska, autorka prac zdobiących patio Suwalskiego Ośrodka Kultury. Generalnie tematyka, którą się zajmuję, to jest malarstwo abstrakcyjne i malarstwo wizyjne, tak zwane visionary art. To jest taki trochę duży rozdźwięk, ale u mnie to się w pewien sposób łączy, gdyż mówi, generalnie moje malarstwo mówi gdzieś o moim wewnętrznym świecie. Abstrakcja, tym językiem takim troszeczkę, można powiedzieć, nie przedstawiającym nic konkretnego, opowiadam o uczuciach, o sytuacjach bardziej tak związanym z moją, nie wiem, częścią emocjonalną, a malarstwo wizyjne to już jest takie, w pewien sposób dotyka to jakiejś kwestii duchowości we mnie, kwestii po prostu jakiegoś mojego, może nie tyle religii, a światopoglądu, którym żyję, którym jest po prostu to, że wszystko jest po prostu energią. Maluję głównie akrylem na płótnie, ale też używam, różne rzeczy przyklejam, używam też pozłotnictwa, przyklejam różne, zaczęłam w pewnym momencie w swojej twórczości używać też metali po prostu. Gdzieś mi też to dobrze odzwierciedla to, co chcę pokazać. Generalnie w moich obrazach zarówno kolor jest ważny, jak i faktura, ale też format. Gdzieś ten format w moim malarstwie jest coraz większy i większy. I największe obrazy, które pokażę, mają ponad metr kwadratowy wielkości. Takie są 1,30 m. Karina Sosnowska to Suwałczanka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki ze specjalizacją malarstwo z aneksem z rysunków w pracowni rysunku profesor Zofii Glaser na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest także absolwentką studium pedagogicznego na warszawskiej ASP. Podyplomowo studiowała na kierunku scenografia na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii w Warszawie oraz w Madrycie. Thank you.